oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Dobrze znamy te słowa Jezusa, bo często są powtarzane w kontekście życia społecznego, bo w życiu ważne jest uporządkowanie świata wartości. Wiemy dobrze, że kiedy Boga zostawiamy za drzwiami życia, kiedy nie chcemy Jego obecności we wszystkim, co czynimy, tylko dopuszczamy Go do pewnej sfery naszego życia, to rodzi się w nas jakaś blokada. Tracimy lekkość, pogodę ducha, egoizm zaczyna w nas królować. Dziś warto pomodlić się różańcem o serca dbające o ład w naszym życiu, o nieuleganie negatywnym emocjom, o rozwagę w naszych decyzjach. Maryja uczy nas konsekwentnej postawy życiowej. Ona jest zasłuchana w słowo Boga. Ona żyje tym, co Bóg mówi. Nam jakże daleko do tego, jak nam tego brakuje. Tu skorzystajmy z pewnego napomnienia papieża Franciszka z Lizbony. W życiu, żeby coś osiągnąć, trzeba trenować pielgrzymowanie. Czasami nie mamy ochoty chodzić, nie mamy ochoty robić wysiłku. Oblewamy egzaminy, bo nie mamy ochoty się uczyć i nie osiągamy wyników. Nie wiem, czy ktoś z Was lubi piłkę nożną? Ja lubię. Ale co kryje się za zdobytym golem? Dużo treningu. Co kryje się za wynikiem? Dużo treningu. A w życiu nie zawsze można robić to, co się chce, ale to, co prowadzi nas do wypełnienia powołania, które mamy w swym wnętrzu, ponieważ każdy ma swoje powołanie. Chodzić. A jeśli upadnę, podniosę się lub ktoś pomoże mi wstać. Nie pozostawać w upadku. I trenować siebie, by iść. Każdego dnia podejmujemy wysiłek bycia z Bogiem i planowania wszystkiego według Jego pouczeń. Nie bójmy się tej duchowej harmonii, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu i nie jest odsuwany na bok, bo mamy swoje sprawy. Podejmujmy wysiłek bycia z Bogiem. Maryjo, pomagaj nam być ludźmi różańca, co porządkuje nasze serca, co niesie ład i pokój w służbę Bogu i ludziom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.